Kalendarzowa wiosna już za nami. W powietrzu czuć też, że również zaczyna się prawdziwa wiosna. Czy moglibyśmy wymyślić sobie lepsze okoliczności przyrody, by zacząć kolejny sezon naszych smaków Wielkopolski? No raczej nie, zwłaszcza, że dziś będziemy gotować się w wyjątkowym miejscu z niezwykłą historią, a na dodatek czeka nas wielkanocny pojedynek na żurek. Jesteśmy przed piekarnią u Bogienki. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ już od ponad 20 lat pani Bogna wraz z mężem prowadzą wspólnie ten rodzinny interes. Słowo rodzinny jest tu też istotne, ponieważ jeszcze w XIX wieku pradziadek właścicielki zakupił młyn, przed którym właśnie się znajdujemy, i zaczął wypiekać chleb. Pani Bogna i pan Arkadiusz kontynuują jego dzieło i dzięki temu my dziś będziemy gotować wewnątrz tego pachnącego chlebem, drewnem i mąką miejsca. Wielkanoc tuż, tuż, więc postanowiliśmy przygotować dla Państwa potrawę, która króluje na naszych stołach, czyli żurek. Dodatkowo pani Bogna postanowiła rzucić wyzwanie naszemu nieocenionemu szefowi kuchni i ugotuje tę zupę według swojego rodzinnego przepisu. Czy żurek okaże się lepszy? O tym przekonamy się na koniec. Teraz czas na kulinarne popisy Andrzeja Gołąbka. Witam wszystkich. Myślę, że tak jak ja i tak jak wy Państwo czekaliście na ten drugi sezon Smaku Wielkopolski, ponieważ odwiedziemy znowu piękne miejsca, w których będziemy gotować smaczne jedzenie. Dzisiejszego dnia znajdujemy się w Kostrzynie Wielkopolskim, w Starym Młynie. Kiedyś to wszystko żyło, tu funkcjonowało. Tutaj tak naprawdę rolnicy przychodzili, przynosili żyta, pszenicę, owsa. Wszystko było mielone. Z tego też były robione najróżniejsze rzeczy, chleby. Dlatego też tutaj obok, z tyłu, mamy piekarnię, gdzie te chleby są sprzedawane. Do tego mamy bardzo dzisiaj dużo produktów. Mamy jajka, mamy kiełbasy, mamy produkty mleczarskie, z których będziemy dzisiaj gotować naszą pyszną potrawę. A dzisiejszego dnia zrobimy żurek i paschę, więc zabierzmy się do działania. Kiełbasę dostaliśmy z restauracji Lizawka. Tu mamy kiełbasę z dzika, mamy boczek z dzika, mamy kiełbasę z jelenia. Bardzo zdrowe, bez żadnych dodatków. Warto pojechać tam do restauracji, też można sobie zakupić. Ale ja dzisiaj z tego zrobię, myślę, pyszny żurek. Zaczynamy od boczku. Ważna rzecz, tutaj zawsze macie taką tłustą stronę od skóry. Ja sobie zrobię tak, że sobie odetnę. I co robimy? Wrzucamy do naszego wywaru sobie. No dobrze, pokroimy sobie nasz boczek. Wleję troszeczkę oleju, ale troszeczkę, ponieważ jest tłusty boczek, to mi się ładnie wytopi. Dodamy troszeczkę oleju i dorzucamy nasz boczek. Jak przesmażamy sobie nasz boczek, w tym momencie możemy sobie pokroić coś innego. Ja użyję sobie teraz, mamy boczek z dzika, więc użyję sobie kiełbasy z jelenia. Oczywiście nie bym był sobą, gdybym nie porozmawiał z właścicielem restauracji Lizawka, Arturem. Pracuje na bardzo dobrym produkcie. Musimy zobaczyć, że boczek jest tłusty, ale zarazem kiełbasa z jelenia jest chuda, więc nie jest tłusta, więc nie będziemy potrzebowali ją mocno przesmażyć. Ale czegoś nam brakuje. Białej kiełbasy oczywiście. Daliśmy zwykłą z jelenia, a teraz damy białą. Biała jest z dzika. Gotujemy w miejscu, które powstało w XIX wieku. Stworzył to pan Walenty. Święty facet tak naprawdę, stworzył coś wspaniałego. Miejsce jest przepiękne. Musicie to w ogóle przyjechać i zobaczyć. A do tego, zobaczcie, XIX wiek. A do tego mam różne rzeczy. Mam też przyprawy i warzywa. Wiecie skąd to mam? Mam ze Społem. Społem z Poznania. Więc zobaczcie, gotujemy w Starym Młynie z firmą, która ma stare tradycje, tak naprawdę można powiedzieć, cóż więcej chcemy, więc gotujemy. Pokroiliśmy marchewkę, teraz skroimy sobie cebulę. Teraz pokroimy sobie szybko ziemniaka. Ziemniaka pozwoliłem sobie obrać. Pokrojonego ziemniaka wrzucamy sobie do naszego garka. Ziemniaka możecie pokroić na większą kostkę. Wszystkie prawie produkty, które chcieliśmy użyć, są w środku. Jak myślicie, co jeszcze Wam brakuje? Na pewno ziela angielskiego, więc rzucimy sobie parę listków ziela angielskiego, wrzucimy sobie liść laurowy, dodamy też majeranku, ale pamiętajcie, kiedyś to tłumaczyłem, majerany dajemy na końcu, żeby nie dał, nabrał nam goryczy. Więc teraz sobie dodamy liście laurowy, sól, pieprz, ziela angielskie i troszeczkę czosnku. Tak jak mówiłem, teraz dodam czosnek, sól,
pieprz, wszystkie przyprawy sobie zakupiłem z Połem. Nie wiem, czy wy macie koło siebie gdzieś z Połem. Ja mam. Jest to starą tradycją sklep, ale tak naprawdę w nim można kupić wszystko. Uwierzcie mi, to jest po prostu taki wielobranżowy sklep, który naprawdę można się we wszystko zaopatrzyć. Więc ja mam od nich przyprawy, warzywa, ale naprawdę można znaleźć wszystko. Więc no, jeśli macie, to chętnie was zapraszam. Na żurek już dochodzi na masełku, ale jak może coś dochodzi na masełku, jak nie ma tam masła, więc dzisiejszego dnia dodam masło z mleczarni Strzałkowo. Bardzo dobre, tradycyjne masło. Jak dobrze wiecie, nie każde masło już to ma 250 gram, tak jak kiedyś masło było, więc jest naprawdę zrobione tradycyjne. Etykieta jest czysta. Pamiętajmy, że masło, tłuszcz to jest najlepszy przewodziciel smaku, więc ja nie boję się do tego naszego żurku wrzucić, dlatego to masło jest tak naprawdę zdrowe i no pyszne, więc nasz żurek będzie kroć lepszy. I teraz zalejemy naszym bulionem. Zalewam sobie żurek. Nasz żurek już nam się gotuje. Teraz muszą nam warzywa wszystkie zmięknąć, wtedy dodamy śmietanę i zakwas zrobiony przez panią Bogienkę. Ale pamiętajmy, no są święta, Wielkanoc, więc czego nie może nam zabraknąć na stole? Jajek. Dzisiejsze jaja mamy od fermy Drobiu Adasza. Jajka są wolnego wybiegu, więc pozwolę sobie wziąć 3 jajka, 4 czy 5, ugotuję sobie je i na końcu dodamy je do żurku. To nam doda taką kwintesencję tego wszystkiego, bo jednak jajko, święta, kiełbasa, żurek, to będzie to. Zajmijmy się teraz następnym daniem, deser. Zimny deser, można by tak powiedzieć. Będzie to deser na zasadzie użycia sera twarogowego, półtłustego, też ze Strzałkowa oczywiście. Muszę wam wspomnieć, tak jak wcześniej powiedziałem, że ten ser jest ręcznie pakowany. No nawet wam mogę powiedzieć, że aż serwatka się z tego wylewa, jest tak to wszystko świeże. Pięknie pachnie, kruchy. Jego konsystencja zarazem stała, jak i lekko naciśniemy, to wszystko nam się pięknie rozwarstwia. No ale wróćmy do naszego dania. To będzie pascha. Do tego seru potrzebujemy sera, oczywiście najpierw Strzałkowa, ser półtłusty twarogowy, bakalie. Ja tu mam orzechy, rodzynki, kandyzowaną skórkę z pomarańcza, orzechy makadamii, orzech zwykły, orzech laskowy. Tak naprawdę to jest wasza inwencja twórcza. Do tego dodamy troszeczkę słodkiej śmietanki 30. Doleję sobie śmietanę. Dlaczego dolewam śmietanę? No ponieważ chcą czy nie chcą, ten ser niby jest mokry, ale zarazem suchy. Jak dodam wszystko do niego, te składniki, to nie połączy mi się do wszystkiego. Dodaję bakalię. Bakalii dodajemy dużo, nie boję się. I zwykłym i widelcem ugniatamy w jednolitą masę. Tak rozgniecioną masę wkładamy do lodówki. 2 godziny, godzina, żeby nam się to ładnie wszystko związało. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem szczęśliwy, ponieważ już czuję smak żurku. Pasy, która się chłodzi, no ale czymś ten żurek podamy. W talerzu, w bulionówce, przecież jesteśmy w piekarni. Piekarni u Bogienki, która robi specjalnie zawsze na święta Wielkiej Nocy chleb do żurku. Widzicie specyfikację, zobaczcie sobie. Piękny, stożkowy, z takim uchwycikiem, można by to powiedzieć, po mojemu. Więc ja się tym zajmę, więc sobie wytnę górę. Pamiętajcie, ostry nóż, ładnie. No i teraz sobie wyżłobię w środku chleb. Tak wyżłobiony chlebek zostawiamy sobie na zewnątrz. No ale mamy to i urywamy sobie na małe kawałki. Już wiecie, co zrobimy. A do tego grzaneczki zrobimy na maśle. Strzałkowa oczywiście, no bo jak by mogło inaczej. Wtedy będą w ogóle przepyszne. Wlewamy sobie troszeczkę oleju. Nie wiem jak wy, ale ja dobrze wiecie, ja po prostu uwielbiam masło. To jest bardzo wysokowartościowy tłuszcz, zdrowy. Robi się delikatny brązowy i naprawdę pachnie tak orzeszkowo. Nie może się też oczywiście spalić, no bo wtedy musimy to automatycznie wrzucić. No to wrzućmy sobie, zobaczcie, on automatycznie wypił wszystko, więc jakby wyprowadził nam wszystko z naszej patelni, to co chcieliśmy, więc teraz te nasze grzaneczki będą mega maślane. Proszę, mamy nasze grzaneczki i zajmijmy się teraz żurkiem. Żurek, warzywa są gotowe, żebyście
Nie myśleliście, że nie kłamie? Bieńciutkę. Dodajemy sobie majeranek. Dużo majeranku. Weźmiemy sobie nasz zakwas od pani Bogienki. Naprawdę kwaskowy, dobry, to co ja lubię. Dolewamy słodkiej śmietany 30 ze Strzałkowa, która jest wysokoprocentowa. Możemy dodać do zupy, ponieważ nam się nic nie zetnie. Nalewamy z wkładem. Czego nam brakuje? Naszych jajek ugotowanych na twardo. Więc położymy sobie tuż obok. No i teraz coś, co miałem wam pokazać tak naprawdę. Jak dobrze zauważyliście, na naszym stole są piękne kwiaty z poczty kwiatowej. Nie wiem, czy kiedyś takie coś zrobiliście, ale ja to zrobię. Urwę łebek tulipana. Pamiętajcie, że około 80% i jak nie więcej kwiatów jest jadalna, więc ja sobie pozwolę, że idzie wiosna, powolutku wypełnię sobie płatkami kwiatów nasz żurek. I tak naprawdę ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że to jest moja wariacja na temat żurku w chlebie. Zajmijmy się naszym deserem. Dzisiejszego dnia pokażemy, że to proste danie, które no, chyba każdy z was będzie mógł zrobić i polecam. I możemy przystroić, bo poczta kwiatowa, która nam dowiozła te kwiaty świeże, pachnące. I taką wariację na temat użycia mleczarskich rzeczy, z których można stworzyć piękne, smaczne danie, które będzie się prezentowało bardzo ładnie na stole. Smacznego. Mamy pojedynek na żurki i przede wszystkim chcę powiedzieć, że przygotuję go na bazie zakwasu przygotowanego przeze mnie. Trzeba zrobić taki rozczyn właśnie z tego zakwasu i wody. Ja dodałam jeszcze czosnek. W garnku mam rozrobiony właśnie zakwas do chleba z wodą i z czosnkiem i będę go dolewać do wywaru. Wczoraj nabyłam kiełbasę swojską ze świniobicia, białą oczywiście, i sparzyłam tą kiełbasę i powstał z tego taki wspaniały wywar, który użyję właśnie dzisiaj do żurku. Oprócz tego włożyłam kawałek kości wieprzowej wędzonej, warzywa oczywiście, kawałek boczku i liście laurowe i ziele angielskie. Będę powoli, sukcesywnie dolewała zakwasu wcześniej przygotowanego do tego wywaru. Dodam, że właśnie w tym zakwasie do żuru spływają ząbki czosnku, które również wkładam do zupy i one się gotują i pod wpływem gotowania nabierają miękkości. W tej chwili dodam do niego białą kiełbasę z dzika, z lizawki. W kolejnym etapie dodam przyprawy. Będzie to chrzan, który też nada wspaniałego smaku naszemu żurkowi. Majeranek i czosnek. W końcowym etapie będę wlewać śmietanę i zrobię to trochę inaczej niż Andrzej, bo on wlewał bezpośrednio śmietanę do zupy. Mnie zawsze babcia uczyła, że śmietanę należy zahartować, żeby się nie zważyła, do śmietany i rozmieszać. Faktycznie śmietana ze Strzałkowa w ogóle się nie waży. Zresztą muszę przyznać, że od lat jako piekarnia współpracujemy z mleczarnią ze Strzałkowa i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich produktów. Sama osobiście używam ich w domu. Tak więc będziemy serwować nasz żurek w chlebie, który również jest upieczony na naturalnym zakwasie. Tak jak większość naszych produktów, właściwie wszystkie chleby są wypiekane na zakwasie, który osobiście przygotowują piekarze, pieczołowicie doglądają. To jest długotrwały proces, wymagający wielu godzin i pilnowania ściśle określonej receptury. I serwujemy. Wkładamy kawałki jajka według upodobania. Ponuję całe jajko. Pozwolę sobie, będzie to piękna dekoracja wiosenna, sam raz na wielkanocny stół. Polecam wszystkim tą wersję żurku i zachęcam do kosztowania. A przy okazji chciałam powiedzieć, że można takie chleby do żurku u nas zamówić. W ofercie świątecznej są dostępne. Mamy również bardzo bogaty asortyment różnego rodzaju chlebów pszenno-żytnich, żytnich z ziarnami. Mamy bardzo wiele do zaoferowania i zapraszam wszystkich serdecznie do naszego sklepu firmowego w Kostrzynie, przy piekarni.
gdzie właściwie na zapleczu odbywa się produkcja, więc będziecie mogli się Państwo zaopatrzyć w świeże pieczywo u nas właśnie tutaj. W tej kulinarno-wielkanocno-żurkowej batalii jest dwóch zwycięzców. Obie zupy smakują fantastycznie. Żurek Andrzeja jest bardziej kwaskowy, natomiast pani Bogna postawiła na bardziej łagodną wersję. Jedno jest pewne, obie będą smakować wszystkim. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. No i oczywiście smacznych potraw na wielkanocnym stole. Oglądajcie kolejne odcinki drugiego już sezonu Smaków Wielkopolski. Do zobaczenia.